pan był, panie Kowalski, jak pan obiecywał pracownikom Azotu 4 lata temu, właśnie pani poseł, że będzie pan pilnował interesów. Czy pan wie, jaka jest sytuacja w Azotach? Proszę panią. Gdzie pan był, jak protestowali pracownicy płatnych Azotu? A wie pan, ile Azotu obiecywał pan, Azotu? Proszę na mnie nie krzyczeć, Gdzie są zyski z Azotu? Może pan powiedzieć, gdzie pan, jaka strata jest? Miliard złotych za pierwsze półrocze. Grupa Azoty. Które rządy spowodowały to, że dlaczego pan nie był na protestach pracowników Azotu, którzy protestowali w obronie miejsc pracy? Dlaczego pan nie był? Transferujecie gotówkę, transferujecie nawet pieniądze za znak towarowy. 34 miliony wytransferowały Puławy do Tarnowa za znak towarowy. Hańba, proszę pana. Hańba. Co pan robi taką kupioninę? Dla pana nie robi to wrażenia, bo pan grube miliony zarobił w Puławach z Skarbu Państwa. Dlaczego, wiecie, dlaczego robią tu konferencję? Bo się boją pojechać do rodziców. Boją się pojechać do rodziców. Szanowni Państwo, czy widzieliście Donalda Tuska na jakichkolwiek dożynkach? Czy widzieliście Donalda Tuska? Nie, dokładnie tak. Nie widzieli Donalda Tuska. Brawo, polscy patrioci. Dlatego, że Donald Tusk boi się rolników. Donald do Brukseli. Rolników. Europejska Partia Ludowa do Polski Rolników. Wszyscy co zrobiliście. Dzisiaj, szanowni Państwo, Mówią, uderzyliście polskich rolników. Europejska Partia Ludowa uderzyła w Polsce. Proszę mnie nie pnąć i nie grzeszcze. I niech pani powie na korycie. Donald Tusk jest specjalistą od koryta. 5 lat nic nie robienia. Miliony od Brukseli. Miliony od Angeli Merkel. Czy Donald Tusk, proszę bardzo. Kiedy Donald Tusk powie, ile przez 5 lat nic nie robienia zarobił w Brukseli? Niech pan nie wciska w sobie, kiedy ujawni majątek. My dzisiaj w Polsce. Niech pan na mnie nie krzyczy, ile pan zarobił w Polsce Skarbu Państwa. Wie pan, co pan, co mówią o panu rolnicy? Ja swoje ile pan się zna na kurycie, wie pan, jak na panu, szanowni na pana mówią? Janusz Chrum Kowalski. Donald Tusk nie chce ujawnić swojego majątku. Niech pan jedzie dalej, łaskać kota, wie pan komu, wie pan, co pan, o panu mówią rolnicy? Pani nie krzyczy! Do nich przyjechał. Że pan, ja jestem przy rolników. Widzieliście Donalda Tuska. Pan się nie zna na rolników. Ja na pana uderzyliście w rolników. Polska wieś nie daruje wam tego, że uderzyliście w polskich rolników. Znieśliście zakaz. Europejska Partia Ludowa. Pan Kowalski zna się na sianie. Chcecie, żeby Donald Tusk ujawnił majątek? Chcecie, szanowni państwo. Nie pojadą do rolników, bo się boją rolników. My się boimy. Widzieliście Tuska u rolników? Zapraszam jeszcze dzisiaj. Zapraszam, właśnie wracał od rolników. Gdzie pan był? Zapraszam do rolników. Widzieliście Tuska na budynkach? Janusz Chrum Kowalski. Proszę bardzo, podręcznik dla pana. Nie chcę. Janusz Chrum Kowalski. Drodzy rolnicy. Do widzenia, panowie. I to jest właśnie... Proszę bardzo, odręcznik dla pana.
Szanowni Państwo, to jest właśnie Platforma Obywatelska.